Mamy tutaj termometr Eli, która stosuje do swojej kochanej malutkiej Ani. Natomiast powiedzmy jeszcze, że są różne rodzaje termometrów dla takich maleństw 3-4-miesięcznych i starszych dzieci. To jest akurat termometr, który stosujemy do mierzenia temperatury w odbycie. I pamiętajmy, że jeżeli mierzymy temperaturę w odbycie, odejmujemy 5 kresek. Do 37 stopni temperatury, oczywiście po odjęciu kresek, jeżeli mierzymy w odbycie, nie przerażamy się jeszcze, bo może być to temperatura spowodowana choćby zwykłym przegrzaniem w domu, czy na spacerze, czy po powrocie. Natomiast gdyby temperatura narastała, no wtedy już musimy skontaktować się z lekarzem pediatrą. Dziecko, jeżeli będzie bardzo rozpalone właśnie w okolicy karku, spocone tam, a będzie dobrze ubrane, czyli właściwie na odpowiednią porę, na temperaturę odpowiadającą dziecku w pokoju, no już wtedy musimy poradzić się lekarza pediatry. Dodam jeszcze, że są inne termometry. Są termometry smoczki, które może mama sobie kupić też w sklepie, oczywiście najlepiej za testem i w sklepach z akcesoriami dla niemowląt. Są do uszka termometry, które też chwilkę tylko trzymamy. Natomiast jeżeli już stać nas na taki wydatek, najlepszym termometrem jest termometr elektroniczny, bezdotykowy, to znaczy wygląda jak mały pistolecik, jak zabaweczka. Przykładamy do dziecka, niekoniecznie do czółka, może być do policzka, może być do karku, może być do klatki piersiowej i temperatura jest nam pokazywana na wyświetlaczu natychmiast.